Przede wszystkim chciałbym podziękować całej redakcji IT Reseller za stworzenie tak wyjątkowego wydarzenia, jakim jest IT Channel Leaders. Jest to wyjątkowe wydarzenie, dlatego że mamy w końcu przestrzeń na to, żeby pocelebrować nasze sukcesy czy wymienić się doświadczeniami. Jestem niezmiernie zaszczycony, że mogę brać udział w tak historycznej chwili w debiutanckim wydarzeniu, które w mojej ocenie będzie na pewno stałym elementem krajobrazu imprez partnerskich w Polsce. Nagroda dla programu partnerskiego, jak i również personalna nagroda, czyli dublet zdobyty dzisiaj, cieszy mnie niezmiernie. W Fujitsu przez ostatnie 2 lata bardzo mocno staraliśmy się zbudować nasz ekosystem. Ekosystem oparty o 3 podstawowe wartości. Wartości takie jak bezpieczeństwo, przejrzystość, czyli transparentność i finalnie łatwość współpracy przyświecały nam przez ostatnie 2 lata. Dlatego cieszy mnie to podwójnie, że zostało to docenione. To oczywiście nie tylko moja zasługa, to zasługa wielu osób, które wspólnie ze mną ten program partnerski tworzyło. To dystrybutorzy oraz zespół, który wraz ze mną współpracuje, zapracowali na tą nagrodę. Jeżeli mogę sobie pozwolić, to chciałbym kilka osób wymienić personalnie. Katarzyna Bajwolska-Rożek, tutaj ogromne podziękowania za wsparcie z marketingiem. Dziękuję również Piotrowi Głogowskiemu, który tak dzielnie wspiera naszych partnerów operacyjnie oraz finalnie 2 partner account managerom. Paulinie Wieczorak oraz Robertowi Ledzińskiemu za pełne zaangażowanie i podejście często nieszablonowe do współpracy. Zbliżamy się do z jednej strony najzimniejszego okresu roku, ale z drugiej strony również do tego najbardziej gorącego. I dlatego bardzo się cieszę, że otrzymaliśmy te dwie nagrody, bo na pewno dodadzą nam one skrzydeł, dodadzą nam mocy i chęci, żeby jeszcze skuteczniej działać z naszymi partnerami, pomagać im się rozwijać i stawiać czoła nowym wyzwaniom. Więc pięknie dziękuję, a wszystkich partnerów zachęcam do zajrzenia na portal partnerski Fujitsu i oczywiście do współpracy.